rzeczywiście mamy już niższe ceny. Rolnicy i hurtownie odnotowują niższy poziom zapotrzebowania, niższy poziom zakupów. I to nie tylko bazarowych, ale także w sieciach wielkopowierzchniowych. Zwróćcie Państwo uwagę, że nawet w menu w restauracjach część owoców i warzyw nie pojawia się, więc widać wyraźnie, że obawy, niepokój są bardzo duże. I jakby Pani sama odpowiada sobie w drugim pytaniu na kwestię związaną z tym obniżeniem sprzedaży. Drugą informacją, ja ją wspomniałem w trakcie prezentacji. Tak naprawdę, dopóki nie wiemy, co jest źródłem zakażenia, to nie możemy wskazywać winnego. Dzisiaj producentom owoców i warzyw została wyrządzona wielka krzywda. I nie wiemy, co jest źródłem. Może się okazać, że w ogóle źródło jest poza obszarem rynku żywnościowego, poza obszarem produkcji żywności. A wskazano na to miejsce. Równie dobrze, jak Państwo znają biologię czy mikrobiologię, równie dobrze ta bakteria mogła się pojawić zupełnie w innym miejscu i na innych produktach.